Rodzinny rajd rowerowy na stałe wpisany jest w harmonogram imprez sportowych w gminie Kościelec. Po pandemicznej przerwie miłośnicy dwóch kółek znów wyruszyli na trasę. W tym roku do rajdu zgłosiło się 25 uczestników. Kolejny rajd przed nami. Wszystkiego najlepszego, pogody dobrej życzę, żebyście wytrwale dojechali do końca, także pan Michał może jeszcze o warunkach technicznych tutaj. Musimy uformować dwie kolumny, bo w kolumnie nie może jechać więcej niż 15 uczestników i między kolumnami musi być 200 metrów przerwy. I raczej starajmy się zachować te odstępy. Jedziemy tempem spacerowym. Mimo, że w nazwie jest rajd, to nie jest rajd, to nie są wyścigi, to nie jest rywalizacja, to jest bardziej turystyka. Po krótkiej odprawie rowerzyści wyruszyli na szlak, który miał biec między innymi przez piękną Pradolinę Warty. Niestety nie odbyło się bez przygód. Po przejechaniu kilku kilometrów turystów zaskoczył deszcz i kierownik rajdu zdecydował o korekcie trasy. Uczestnicy schronili się w gościnnych progach jednostki OSP Trzęśniew. Na szczęście deszcz był przelotny i po krótkiej przerwie grupa popedałowała dalej. Tradycyjnie na metę wyznaczono Dom Ludowy w Dąbrowicach Częściowych, gdzie sołtys pan Stanisław Łopata wraz z Radą Sołecką przygotowali ognisko i poczęstunek. W założeniu rajd nie ma charakteru rywalizacji. Wszyscy byli zwycięzcami. I dlatego dla każdego uczestnika rajdu wójt gminy przewidział drobny upominek. Rowerzyści, żegnając się, obiecywali sobie, że spotkają się za rok.